No jestem Szymon, jak wiecie, dzisiaj będę nagrywał pierwszy na polskim YouTubie, jak dotąd, Surprising seria piąta. Seria piąta już, nie wiem, jeszcze czwórki nie ma w Polsce, ale... Ale skądś to na pewno jest. Okej, okay. Tu jest dzisiaj ze mną Oliwka. Cześć. Hejo. Hejo wam. I dzisiaj będę właśnie, dobra, biorę sobie tą saszetkę, jaką mam otworzyć. Ja i ty. Ten czas, siup, co to? Pan... O! Oczekiwałem go. Otwieram. Chciałem go przecież. Co to? On. Bo też chcieliśmy. Tak się prezentują. Ale skaczkę jeszcze nie. Tak się prezentują, dokładnie. Zobaczymy, jak wygląda ulotka. Oliwka, czekaj. No ładnie to wygląda, jak widać. Mamy tutaj Rocket Zink i Alien Bandit i on, którego może znajdziemy. Pudełeczko wkładamy tu. Jeden złoty na pewno nam się trafi, bo niedawno otwieraliśmy czwartą serię. Wow, i ładnie. Jak wiecie, właśnie nam się trafił medal. Za co można trafić? Ale to jest oczywiście te. Te pociągi. Dobra, to ja już tu otwieram. Okay. Zobaczymy, kto tam i... Papierowy samolot? Wygląda jak papierowy samolot. Gdzie? To? Tu. Pokaż, kogo tam masz, Oliwka. Co to jest? Pokaż mi. O, to jest tu do... tego, bilarda. Grałem kiedyś. Ale już nie grałam w tej chwili, bo... O! Złoczyńca. Jak dotąd nasz pierwszy złoczyńca. O, drugi. Ale go słoik z drzewem. Ja chciałam. Ciężarek. Ja w pierwszym odcinku ja chciałam go. Taki ciężarek. O, musimy to trochę... Tak? Ja piłam sobie pierwszym odcinku. To wygląda na jakąś dużą. Powtórę to nie jest. Pewnie jakby była dopiero wzięta. Bohater, pokaż. Luka. Skło powiększające. Detektyw. Skło powiększające. Nie? Skło powiększające. Zobaczmy. To kotwica. Kotwica. Spodziewam się, że kotwica jest złoczyńcą. Zapomniałam na walce z kołem sterowym, a więc... Tu. A tu co ja mam? To? Kotwica. But. Kolejny but. Jak dotąd, nie by chciałam. Mam dużo butów w kolekcji. Z różnych serii. Jakby nie mieli co. To jest ten z jetpackiem. To jest jeden z tych niewielu z jetpackiem. Tych, co potrafią latać. Słuchajcie. Kto to? O, kolejny taki, co ma ten. Ma super skrzydła. Zimna moja głowa jest. Chodźmy, co tam ciekawego. Złoczyńca, przyznać. Złoczyńca, papryczka chili. Nie, to nie jest papryczka chili. Papryczka chili była w pierwszej serii. Kolejny, co umie latać. Dużo jest tych, co potrafią latać. Co to? Prysznic. Prysznica zawsze chciałam mieć. Też. No ja też. Tutaj jest. Mogę pokazać wam, jak się prezentuje saszetka. No, ja też. Pierwsze serio to jedyne pudełeczko, w którym nie trafiłem żadnego złotego, a więc jeżeli tutaj będzie... Nowy srebrny. Też potrafiający też latać. Ja wiem. On tam umie latać. Nie, on nie umie latać, to jest zwykłe piórko. Zobaczmy. Tak, to są te, co potrafią latać, super flyer. Owoc, ładnie. Mamy owoc. Tutaj jest jeden, w każdej serii jest jeden lub dwa z jetpackiem, jak mogę zauważyć. Wow. Owoc. Coś jak krystaliczne. Nie wiem, każda seria miała coś innego. Pierwsza seria to była zwyczajna seria Super Zinksów. Druga miała krystaliczne. Czwarta miała zespoły i piąta ma właśnie tych jetpackowców. Pokażę wam, jak się prezentuje nasza saszetka. W ogóle to nie widzieliście, jak oni wyglądają. O. Tak, się prezentują. Ułożymy sobie. On będzie stał na czele. Nie, bohaterów
Co to jest? Bakłażan. To jest ten z rzeczpakiem. Fajny. Proszę, nie patrzcie, jakie to go mam. O, dobra, guzika, pana guzika. Pana guzia. Znowu robimy to samo. Nie patrzę, o, zauważyłem. Statek z papieru, czy czapka z papieru, bo już nie wiem. Kapitan Hak, a więc to jest statek z papieru. Ulotka, także. Tako, tako. Tako, ten co umie latać tako. Latający tako, fajnie. Wow, super. Patrzcie, ale latający tako. To co poprząta, prawdziwa fujka. To co poprząta. Jakby co, oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. Dziękuję. Zobaczymy, kto tu się trafi i podejrzałem niestety. To pan? Oby nie bakłażan. Tylko nie pan. Nie, nie jest bakłażan. To jest pianka do golenia brody. Czy coś tam? Co ja tak się trafiłem? Dokładnie prezentuje. Jak powinno widać. To? Tak, o. To zamek! Zamek? Uuu, ten. O, ale fajny. I śmieszny. On już z piątej serii nie wiedzą co wymyślać. Jeszcze długo nie wiem co wymyślam. Jakąś kanapkę. Podobna do tego, ale nie potrafiłam. O, fajnie. O, ten jest naprawdę fajny. Proszę, jeśli wciąż nie będzie żadnego złotego i tylko jeden srebrny, to uważam, że naprawdę się nie opłacało jechać tak daleko, żeby to kupić. Czajniczek. Czajniczka się właśnie w tej serii spodziewałem. Ktoś taki rzucił. A, jeszcze dużo. Zdążę nam na odcinek. Co to? Uuu, maszynka do golenia. Dobra, to będziemy walczyć później. Później się pobawimy w walkę, którą będziecie mogli oglądać. Później też, nie wiem. Co to jest? Co to jest? Coś różowego, coś... O co z nim chodzi? O co z nim chodzi? Co się stało z jego oczami? Pokaż. Zobacz, jedno oko ma takie dziwne, a drugiego w ogóle nawet nie ma. Fioletowy pan. Coś fioletowego, jak można zauważyć. Srebrny. Subcio, mamy komputera. Super. Drugi srebrny, ale na pewno chociaż jeden złoty powinien być. Dobra, wróćmy do tego fioletowego. Lornetka. Lornetka będzie walczyć chyba z... Nie. Będzie chyba walczyć z lupą. Nie, mi się nie wydaje, że będzie walczyć z lupą. Tu jest kolor. Tak. Wow! Chciałem go! I też go chciałam. Czy wszyscy kapitanowie w tej serii mają skrzydła? Uuu, dobra. Przypomina mi trochę tego jajecznica, głównie z powodu tej skorupki i głównie z powodu żółtych oczu. I tu jest coś... Mi to wygląda na coś dużego. Na coś takiego... Łatwa! O, super. Będzie walczyć już z maską, którą ja wcześniej wspominałem. Ja chciałam teraz. To jest... Owca? Nie owca. Nie, to nie jest owca, to jest... Co to w ogóle jest? Później muszę to się sprawdzić. Nie, to nie jest owca. Wiem, ale za to... To jest rzadki, bo patrz, będzie walczył z komputerem nam ten, jak to się nazywało, ten. Jak to się nazywało, kurczę. O, jest inny kolor. Pendrive, o. Powtóra. O, dobra, niestety mamy powtórę, ale... o, niestety jest to powtórę, ale trudno będę... Będziesz miał powtórę na wymianę. Ładną wymianę. I co? Nie mówcie. Nie mówcie, że teraz mi się będą trafiać same powtóry. Czy oni sobie ze mnie robią jakieś żarty? Trzecia powtóra pod rząd, jeśli tu jeszcze będzie... No nie. Powiedzcie mi, o co z tym wszystkim chodzi?
Jeżeli teraz będzie... O co chodzi, kurczę? O co chodzi? Co? Nie, oni się nas chyba uwzięli. Czyli teraz na się... To będzie jakaś powtóra też. No, można tak powiedzieć. O co im chodzi w ogóle? Nie, czyli tutaj będą same powtóry, tego się nie opyla. O, no jeszcze jakaś niepowtóra. Już się bałem, że teraz do końca naszych skrzynek będą same... Wow! Złoty! Ale jak zwykle widać złoczyńca. Złoczyńca. Z czwartej serii trafił mi się złoczyńca. Z drugiej serii złoczyńca. Z trzeciej złoczyńca i... Świetnie. Kurczę. Zblokowany na maksa. Chciałem go nawet. Laczek? Wow, bohater. Laczek? Laczek, no masz rację. Bohater. Czekaj, skąd masz pewność, że to jest bohater? No i już raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, czekaj, dobra. Czekaj. Muszę sprawdzić, czy on jest twoim bohaterem, czy złoczyńcą, na pewno złoczyńcą. Złoczyńcą, pokaż. No. Laczek jest. Bohaterem, tak. Masz rację. Skąd wiedziałaś? No to wiem. No dobra. A gdzie ten Laczek? O Laczku mowa. Tu jest. Gdzie? Laczek. I... To ja nie widzę. Ostatnie dwie... Gdzie Laczek? Ostatnie dwa pudełeczka będą dla mnie. Jak to mawiają? Oni po prostu już kopiują Super Zinksy. Nam. Ostatnia paczuszka, jaka tu... Jaką... Co? Nie, dobra, nie wnikam. Ej, ostatnio otworzę na waszych oczach. Nie patrzę, żeby wam nie psuć zabawy. Znaczy, żeby sobie nie psuć zabawy. Kogo trafiłem? Nie! Czy ta piąta seria to jakaś seria powtór? Powiedzcie mi. Gdzie on teraz zniknął? Gdzie on teraz zginął? Tam, o. O, widać go. Detektyw. Wiecie, tu jest jeszcze Dżemik, który będzie walczył z panem Brzoskwinką, czy jak mu tam. On walczy z nim. Pan Lupa walczy z... Nie wiem. On walczy na pewno z... kurczę, muszę sprawdzić. Papierowy samolot na pewno walczy z... Ostatnia szeszetka mi. Dobra, otwieraj. Prawda? O, nie mamy go. Chyba go nie mamy. Nie mamy. Kurczę, nie mamy. Myślę, że... Dobra. Pan owoce. Gdzie jest pan owoce? Jest pan miska z owocami. Otwierasz kolejno? Pusta. Pan miska z owocami. Teraz. Ona walczy z tym. O, miska z owocami walczy z tym akurat. Dobra. A złoty? Złoty. A ten właśnie walczy te lupa. Lupa walczy z tym. Jak już mówiłem, w takim oto pudełeczku, jak widać, jest gwarantowany jeden złoty przynajmniej. Jeden złoty, który... Wiem. Który mi się trafił, jest to kolejny złoczyńca. Ale ja mam tylko jednego złotego bohatera. To jest takie nie fair, ale przynajmniej mam enigmę. Która mi się trafiła w pudełku, w którym nie było żadnego złotego. Mimo co trafił mi się. Okej, okay, on walczy a na ja pewno będę, z... Ja będę się bawiła się z kłem, bo... Tutaj muszę sprawdzić coś na ulotce. Czy mam już wszystkich? Mi się wydaje, że to są wszyscy. No to oczywiście. Nie, dobra. Otwieram sobie kolejną. Otwieram.
Okej, okej. A więc... Taco? Spróbujecie powiedzieć, gdzie zniknął drugi taco? Potraficie powiedzieć mi, czy... Jednak z sukcesem udało mi się odnaleźć kolejną taką saszetkę, jak widać. Okej. Okay. Otwieramy. Czy... Nie. To jest dziwne. Kolejna powtóra. Ale gdzie zniknęła tamta? Kto wie? Co ty... A więc... To było na tyle, jeszcze tylko ustawiamy przeciwników. Kajamy walczy z prysznicem. A więc tak. Już jest zamek zapinacz, pan zapinacz, o. Lupa walczyła z... Czy ktoś mi powie, z kim walczyła Lupa? Tylko, że... On pewnie walczył z liściem, pan liściem. On pewnie walczył z... Muszę to sprawdzić teraz. Teraz muszę to sprawdzić. A więc okej, to by było jakby na tyle w tym odcinku. Koniecznie nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. A więc pa!